Cześć, witajcie. Jak widzicie, dzisiaj gramy sobie znowu w Limbo. Jest to trzecia część Let's Playa, czyli tak jakby poradnika, jak przejść tą grę. No i dobra, tutaj musimy wyciągnąć to ciało z wody. Zaczęliśmy tam, gdzie wczoraj skończyliśmy oczywiście. I teraz musimy je tutaj popchnąć, żeby uniknąć pułapki i przejść sobie spokojnie na drugą stronę brzegu, tak jakby jeziora. Tam nie było akurat jeziora, no ale szczeliny, kanionu, można tak powiedzieć. Dobra, teraz sobie idziemy dalej, dalej, dalej. Teraz mamy takie pułapki. Najpierw trzeba przeskoczyć tu, na środek, a później na odwrót. Trzeba przeskoczyć, środek. Tam na środek, a tu przez środek. Tutaj znowu jakieś smerfy czarne. Nie wiem, gonią mnie, ale i tak wpadną w pułapki. O dobra, tamten się nabił na kolce. Ten dostał heada od zgniatarki. Ten też tam. Dobra. Kurczę, w tej grze w ogóle jest dramatyczna muzyka. Ale ogółem ścieżka audio, ścieżka dźwiękowa jest fajna w tej grze. Fajna, dopracowana. Wszystkie odgłosy nabić na kolce, zgnieceń. Kurczę, od strzałów, nawet tych rzutek, które mogliście przed chwilą słyszeć, które tam strzelali w nas. Wszystko fajnie słychać. Na przykład teraz nawet ten mechanizm przeciąganie skrzyni, no naprawdę fajnie. Po drugie fajnie też jest, fajna jest oprawa graficzna. To znaczy, no tutaj mamy te czarne kolory, czarno-białe. Ten chłopiec jest czarny, tak fajnie się w tym białym, takim szarym tle prezentuje to wszystko. Teraz musimy, taka pułapka jakby, ta zagadka, musimy tutaj linę, tutaj tak, żeby spuścić na dół. Tam są takie bloki w prawym dolnym rogu obecnie, mogliście zauważyć. Takie bloki, przez które musimy przejść. I teraz... Dobra, nie zdążyłem, bo musimy tą linę właśnie złapać tutaj, na dole, bo inaczej nie zdążymy za nic. Taka jest logika tej zagadki. Tak więc, no jeszcze raz. Wałkujemy to do końca. A myślę, że teraz wyjdzie. Tutaj trzeba... No można się też rozbujać, tak jak teraz. Wtedy daje nam to, że dalej skoczymy i szybciej tam dobiegniemy. Dojdziemy, bo będziemy już dalej. No i teraz właśnie trzeba było się tak złapać. Też za pierwszym razem odkrywałem to dość długo, z 15-20 minut. Ale teraz to, że jest tam nie pryszcz. Dla was po tym, po obejrzeniu tego filmiku również. No i właśnie trzeba z tej pierwszej liny przeskoczyć na drugą, podciągnąć te dwa bloki i przebiec pod nim. Tutaj fajnie taki efekt, jakbyśmy w trawie byli. Tak do połowy nas, nie wiem, fajnie to wygląda. Tutaj jakieś stworzonko biega sobie, które później wykorzystamy do ciężkich prac. Teraz jest głupi moment jak dla mnie. Jakiś robaczek wrzyna nam się w głowę i on nas prowadzi. Nie możemy teraz w prawo iść, a gdy wejdziemy do słońca, to znowu nie możemy się cofnąć. Czyli teraz musimy iść, no tutaj gdzie idziemy. Teraz musimy tutaj. I za pierwszym razem to była chyba najgorsza zagadka, jaką miałem. Bo nie zauważyłem tych takich, jakby to nazwać, stworzonek na górze. Wystarczy tą skrzynkę popchnąć. Skoczyć na nią. Skoczyć. I one zjadają tego robaczka, nie? Czy co to tam jest? Jakieś gówno w każdym bądź razie, co mi się wpina do głowy. Dobrze, że nie do dupy. No ale... Lecimy dalej. No i teraz właśnie wykorzystamy to stworzonko do ciężkich prac. Trzeba jakoś zepsuć ten mechanizm. Zaraz zobaczycie, jak to zrobić. Jak widać, to stworzonko lubi grzybki, które tam wiszą na górze. Więc wystarczy wskoczyć na to, strząsnąć trochę. Gdy piesek, czy to stworzonko, może będę mówił piesek, wybiegnie, to zagonić je w pułapkę. I teraz będzie biegać jak chomik, więc nie wiem, czy to jest chomik, czy piesek. W każdym razie trzeba to przytrzymać. Wszystko robi się spięcie, zaczyna padać deszcz. Myślę, że zaraz tutaj jakieś tornado się pojawi, no ale nie wiem, gra jest nieprzewidywalna. Dobra.
zagadka, z kolei taka zagadka. Znaczy zagadka. Taki... Taka zagadka do rozwiązania, żeby przesunąć kłody na środek. Skoczyć na nią. I po prostu... przejść na drugi brzeg. Trzeba napuścić wodę, żeby ta kłoda się podniosła. No i jak już przed chwilą wspomniałem, przeskoczyć. Dobra, jesteśmy. Teraz lecimy dalej. Teraz co będzie? Poczekajcie, pozwólcie, że sobie przypomnę. Ach tak, teraz będzie taka pułapka z wodą. Pułapka wody. Niezbyt trudna, ale za pierwszym razem też musiałem się nagłówkować, żeby ją przejść. I teraz taki przeskok był, ale po prostu skończyłem za wcześnie, no ale jak widzicie, nie przeszkadza to zbytnio, bo jest faktycznie idealnie. No i teraz właśnie, co tutaj zrobić? Jeśli ktoś ma grę i nie umie tego momentu przejść, bo jest to niewykluczone, wystarczy tą skrzynię przesunąć na sam środek. Zresztą zaraz zobaczycie gdzie. O tutaj. Wystarczy zaciągnąć wajchę, żeby woda się podnosiła. Skoczyć na drabinkę. Hop, hop, siup i odsunąć to. Za pierwszym razem, tak, co ja się namyślałem, co tu trzeba zrobić. Namyśliłem. Na początku chciałem przeciągnąć z drabiny to. Później chciałem w tą dziurkę trafić, co na początku była, jeszcze gdy tego nie odsunęliśmy. Dużo możliwości tam było. Znaczy, jedna poprawna tylko, ale dużo możliwości ja wykorzystałem. Teraz wystarczy przyciągnąć tą skrzynię tutaj. Wejść sobie na nią. I czekać, aż podjedziemy na górę. Tak więc, dobra. Dobra, skoczyliśmy, tam jakiś wiatrak z tyłu widzimy. Z tyłu. Jest to gra 2D, więc... Więc może w tle bardziej, że tak powiem. Teraz też wystarczy to odsunąć, za pierwszym razem nie wiedziałem jak to zrobić. Tylko teraz mamy haczyk taki, że gdy to się urwie, musimy to złapać. No i pchamy do przodu. O kurde, to nie było zbyt mądre. No to chyba leciała z niechybna śmierć, ale nie, dobra, poleciało do przodu. Zdążymy? Ej, nie zdążyliśmy, nasz chłopiec się utopił. No dobra, to jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Teraz tak sobie weźmiemy. Bliżej troszkę, żeby złapać ją na pewno do końca. I dobra. Dobra, jest wszystko ok. Musimy ją przepchnąć. Tu już ją możemy puścić, gdzieś sobie sama spadnie. I... wystarczy wejść w górę. I na tą skrzynkę. Na początku myślałem, że wystarczy tylko na tą skrzynkę wejść. Ale później się okazało, że woda przez nią przenika. A ta piłka ją podnosi. Zresztą sami zobaczycie. O, tak to miało wyglądać. A ja za pierwszym razem sam tylko wszedłem na tą skrzynkę. I chciałem już jednak. No dobra, powoli kończymy. Tutaj dojdziemy może do jakiegoś takiego punktu, w którym warto zakończyć. Taki... O, tutaj mam jakieś dźwigienki. No dobra, no i co by tu można powiedzieć? Jest to trzecia część naszego Let's Play'a. Chyba będą jeszcze dwie albo trzy. Góra 4. Dziękuję za uwagę. Subskrybujcie, komentujcie. I na razie.